Jak dotrzeć do Kuźnic? Najprościej z Zakopanego. Aleja Przewodników Taczeńskich. Tą aleją przez wiele lat chodziłem z Kuźnic do szkoły na Bystrę. Tą aleją wiele razy przemykałem i za każdym razem podoba mi się. Choć są momenty w szczycie sezonu, kiedy ciężko mi się przecisnąć. Teraz nastąpiła tutaj pustka. Cicho, a zarazem przepięknie. Skorzystajmy z tego. Idąc w górę, dochodzimy wreszcie do granicy Tatr. Tatry od północy obcięte są prawie jak nożem, równą linią, linią uskoku tektonicznego. Bardzo prosta linia. Trzeba tam uważać, żeby się nie potknąć. No, oczywiście asfalt jest tam prosty. Niczego na powierzchni nie widać. No, ale jakiś uskok pod nami tektoniczny jest. Nagle zostawiamy flisz zakopiański i pojawiają się arcyciekawe skały. Skały eoceńskie, wśród których są zlepieńce, wapienie nomulitowe. Przyjrzyjmy się tym skałom. Dosyć twarde skały. Z drugiej strony doliny podobne skały również się pokazują. Te skały są twarde, dolina jest wąska. Podobnie jak w Dolinie Kościeliskiej, jest to rodzaj bramy. Kaweczek dalej skały będą bardziej miękkie, dolina się rozszerzy. W zasadzie należałoby iść chodnikiem. Ale chciałbym pokazać, jak wygląda otoczenie Kuźnic. Wydrapmy się na stoki Krokwi. Te lasy kiedyś były całkowicie wycięte. No, pozostały gdzieniegdzie w miejscach bardziej niedostępnych buki, pozostały jodły, ale generalnie wszędzie, gdzie wycinano jakiekolwiek drzewa, sadzono świerki. Ale jak widać, tutaj przyroda sobie poradziła. Las jest nieco bardziej przerzedzony. No to zasługa bądź wina, w zależności od tego, jak na to będziemy się patrzeć, korników. Wspinajmy się do góry, idziemy ścieżką jeleni. Oj, miały tutaj sporo wspinaczki. Na pewno im jest łatwiej wspinać się niż starszemu panu, ale poradzimy sobie. Gdzie one tutaj szły? No, zapewne szły do dawnej drogi, którą wożono węgiel drzewny, drewno z rejonu obecnej Skoczni w stronę Kuźnic, w stronę Wielkiej Polany Kuźnickiej. Pamiętam z dzieciństwa jeszcze skałę z kapliczką. Podejdźmy tam. Jest kapliczka w przepięknym miejscu, urokliwym i dobrze, że nie ma tutaj ruchu. Park Narodowy ma chronić nie tylko przyrodę, ale i również dobra kultury materialnej i niematerialnej. Tutaj zarówno jest dawny układ dróg widoczny, jak i unosi się w powietrzu duch przeszłości. Piękne są te buki. Pozostały jeszcze z czasów sprzed hrabiego Zamojskiego. Hrabia Zamojski kazał oszczędzać las. Wszystkie stare drzewa, o ile nie było niezbędnej konieczności, pozostały jako nasienniki. Hrabia Zamojski wolał jechać trzecią klasą pociągu, ale żeby zostały pieniądze na ocalenie lasu. I to mu się udało. Wielka Polana Kuźnicka. No, już za niedługo, kiedy trawa przekroczy 8 cm, pojawią się tu owce wraz ze swoim bacą, Andrzejem Staszlem Furtkiem Polankowym, który zrośnięty jest tak samo jak te buki z tymi miejscami. No, zazwyczaj na wiosnę, zanim przyjdą owce, pasą się tutaj jelenie. Ta polana to jest miejsce mojego dzieciństwa. Tutaj złamałem pierwszą parę nart, porządne hikorowe narty, które jeżdżąc na Wielkiej Polanie Kuźnickiej, korzystałem wtedy z istniejącego tutaj wyciągu narciarskiego, wyrwi rączki. Wjechałem na stertę nawozu przykrytego śniegiem. No, narty nie wytrzymały, ale kości wytrzymały. Zgodnie z dewizą pana Izydora Łuszczka. Narciarze, nie łamcie nóg, łamcie narty. Tutaj w dole widać dawny kanał Młynówki, który w okolicy 1911 roku zamieniono w tor bobslejowo-staneczkowy. Wybudowany został przez administrację dóbr kuźnickich. Aż nagle 3 lipca 1936 roku nad Doliną Jaworzynki pojawiła się wielka czarna chmura. To było lokalne oberwanie chmury. Kiedy woda zaczęła płynąć nagle w stronę elektrowni, skierowano ją od razu do toru saneczkowego, aby uratować elektrownię. No, stracono tor saneczkowy, który już się od tego czasu nie odbudował. Przejdźmy na drugą stronę. No, teraz nie ma problemu z samochodami. W innych okolicznościach, w innych czasach zawsze tutaj był tłok. Dzisiaj panuje zupełna pustka.
niżej zakrętu kapliczka po wypadku samochodowym, nieco wyżej kolejna kapliczka, która wiąże się z ofiarami toru bobslejowego, a która została znieważona przez Niemców na początku II wojny światowej w 1939 roku, ale cudownie ocalała. Podejdźmy do Bystrej. Długa zapora kamienna. No, jeżeli przyjrzymy się temu kamieniowi, no, jest chropowaty, w niektórych miejscach przesiąka. No, zbudowany z dużych bloków. Łatwo się domyśleć, przyglądając się fakturze skały, że te bloki zostały wyciągnięte z kamieniołomu pod Capkami. Podobnie również jak część bloków budujących koryto Bystrej poniżej zapory. Na przełomie XIX-XX wieku skończyły się czasy, kiedy pstrągi mogły płynąć sobie na tarło z Zakopianki w górę Doliny Bystrej, gdzie na rozległych żwirowych kamieńcach miały doskonałe warunki do rozmnażania. Przyjrzyjmy się Bystrej powyżej zapory. O, ileż tu życia. Tutaj cały czas coś się w tej wodzie dzieje. No tak, pod kamieniami są widelnice, a wśród kamieni ogromna ilość tłustych i pożywnych, z całą pewnością smacznych, choć nie próbowałem, larw chruścika. Takie owoce morza, w zasadzie owoce potoku Bystrej, to jest doskonały pokarm dla kaczek przed okresem rozrodczym. No, nic dziwnego, że one tutaj się dobrze czują. Idziemy w górę Kuźnic. Każde spłaszczenie tego terenu może oznaczać, że w tym miejscu była budowla. Niektóre z tych budowli zniknęły jeszcze za życia żyjących ludzi. Nie czuję się staro, a pamiętam, że w tym miejscu był kiedyś domek, którego już całkowicie nie ma. Był to jeden z ostatnich domków chabiarskich. Pamiętam ludzi, którzy tutaj mieszkali. Minęło hutnictwo, ale trwa pasterstwo. Baca Andrzej Staszel, furtek polankowy, mam nadzieję, sam miesiąc pojawi się tutaj ze swoimi owcami. Tymczasem możemy spokojnie zobaczyć budę, do której bym nie podszedł, kiedy będzie ją zajmował jej lokator. Nieźle tutaj mają, chociaż one śpią głównie w dzień. Noce pilnują dookoła koszaru. Gdzie tutaj może być komin? Nie ma komina. Szałas pasterski, bacówka jest domem bez komina. Watra, która pali się w waczysku, swoim dymem obmywa serki dojrzewające na podysorze i niknie gdzieś w dachu. Dym konserwuje doskonale te deski i dokąd szałas jest używany, trwa i nie ulega zniszczeniu. Zostawiamy bacówkę, kierujemy się w stronę Kuźnic, no ale o tym cudownym miejscu, pełnym naprawdę wielu niespodzianek i tajemnic, opowiemy sobie w następnym odcinku. Żyjemy w trudnych czasach. Ale proszę Państwa, żyjemy, a więc głowa do góry. Tatry poczekają.